Zapomniany też został sznur zwisający ze spróchniałej belki chciał tańczyć tańczył z hajdem wrzeszczeli pili śpiewali kto zapłaci ten rachunek wrzeszczeli ze wszystkich sił kto może sobie na to pozwolić przy akompaniamencie śmiejącego się fletu porty wznieśliśmy zachwyconym chórem starą pieśń biesiadną. Kto ma stos pieniędzy? — Ja nie mam ani szylinga — ryknął stary Żyd, wykonując najbardziej niedorzeczne figury, gdy tańczył wraz z Hajdem, który zapomniał, że nienawidzi Żydów. Poklepywali się nawzajem i kołysali biodrami. Hajde owinął się kocem, uformowawszy go kokieteryjnie jak suknie. Porta zmienił melodię na hiszpański taniec wiejski. Zamiast kastanietów z stegę zderzał dwa talerze. Tańczyliśmy coś, co w naszej wyobraźni miało być flamenko. Legionista ryczał w ekstazie, sa, ses la, slaleziu. Padliśmy wyczerpani na krzesła. Napiliśmy się jeszcze. Graliśmy, znów napiliśmy się. Gadaliśmy bez wytchnienia, zaczerwienieni i półprzytomni z pijaństwa. Opowiadane pijackie brednie płynęły jak jakaś niewiadomej treści kasza, której składników nikt nie potrafiłby określić. Ale to nas nie obchodziło. Jutro musimy umrzeć, o przyjdź teraz śmierci. Heide płakał na ramieniu Żyda i otrzymywał jedno długie przebaczenie po drugim. Przysięgał na wielu dziwnych świętych, że poderżnie gardło każdego esesmana, na którego się natknie. Szeptem zwierzył się staremu Żydowi, że on, Julius Heide, jest siorbiącą świnią. Zażądałby ten walnął go pięścią w ucho. Okazało się to leciutkim klapsem, ledwie muśnięciem. Mocniej czknął Julius, nastawiając policzek. Mały w milczeniu obserwował lekkie usiłowania starego Żyda. Wreszcie stracił cierpliwość, wstał i łupnął Hajdego po głowie drewnianą warząchwią. Ten zagulgotał i zwalił się na ziemię. Ostatnią rzeczą, jaką zdołał wypowiedzieć, nim stracił świadomość, było dzięki kumplu. Dostać prawdziwe lanie to było coś wspaniałego. Nastąpiła przerwa. Przez krótką chwilę piliśmy w milczeniu, a potem zupełnie z własnej inicjatywy stary więzień wrócił do opowiadania. Trochę czkał czasami. W tej małej, brudnej wiosce została przerwana moja podróż do Chin, podniósł kubek. Wasze zdrowie! Połowa tego, co pił, wylała mu się kątem ust. Nazywam się Gerhard Stief... A obecnie, ponieważ jesteśmy w wojsku, ex piechoty, Gerhard Stief, zachichotał i zmrużył jedno oko, jakby powiedział nam niewiarygodnie zabawny żart. Śmialiśmy się, klepaliśmy się po udach i ryczeliśmy ze śmiechu. Mały udawał, że spadł z krzesła i wije się w konwulsjach ze śmiechu. Wyżygał się i wytarzał w swych żygowinach. Brand wylał na niego wiadro wody nie dla dobra małego, lecz z powodu smrodu. Stary Żyd kontynuował spokojnie. Służyłem w 76. pułku piechoty w altonie. Chcieli, abym wstąpił do gwardii w poczdamie, kichnąłem na gwardię. Grenadierzy gwardii z białymi odznakami, nie. Dziękuję, wolę ludzi z siedemdziesiątego szóstego w Altonie. Chodziłem do domu co wieczór, by jeść pulpety mięsne. Kocham pulpety mięsne i placki kartoflane. Porta, który czyścił ucho końcem bagnetu, spojrzał na żyda. Gdy tylko trochę odpoczniemy, zrobię dla ciebie cały stos placków kartoflanych. Obiecał. Pomogę ci, powiedział mały i pociągnął się za nos. Hajde obrócił się na podłodze i wymamrotał. Pret z Adolfem, niech żyją Żydzi. Porta opluł go. Zostałem zdemobilizowany w roku 1919, kontynuował Sztyf. Wtedy powróciłem do studiów w Gettyndze. Wspaniałe czasy dodał i napił się jeszcze trochę Tak w Getynze jest ładnie potwierdził stary Byłem tam uczniem mistrza stolarskiego Radajsaka na Bergstrasse czy znasz Bergstrasse zebr... — powstrzymał się mrugnął z zażenowaniem i poprawił się na Gerhard Zaśmiał się Znasz ją Gerhard nie przeszkadza ci, że nazywam ci Gerhardem? Nie przeszkadza, Herr Leutnant? Roześmialiśmy się. Śmiał się też Gerhard. Stary walił się po udach i śmiał się bardzo głośno. Nabił swą starą fajkę. Ta fajka miała wieczko. Sam je zrobił. Czy znasz Bergstrasse? Mówił znów stary. Jest tam świetna knajpa na rogu. Nazywa się Holcauge. Znam ją. Była tam dziewczyna imieniem Berta, wykrzyknął Gerhard głosem łamiącym się z entuzjazmu na myśl o dziewczynie imieniem Berta. Czy była gruba? Zapytał z zainteresowaniem Porta, oblizał wargi na myśl o dziewczynie, którą można obmacać. Nie, powiedział Gerhard, była szczupła jak węgosz. Twór, co za nędzny towar, rzekł Porta. Te wąskie dziewczyny mnie nie interesują. Uwielbiam tonąć w fałdach tłuszczu. Trzeba czegoś, co można wziąć do ręki, chłopcy. Poczuć mięso swymi łapami. Nie ma nic lepszego, chłopcy. Co się wydarzyło w tym miejscu podróży, gdzie cię złapano? spytał Brand. Splunął na chrapiącego Hajdego, który przez sen głośno zaprotestował. Musiał śnić, że stał się kaczką, ponieważ wydawał głos kwakania. Zostałem wezwany do stołu, za którym siedzieli ludzie z NKWD. Jakiś miły człowieczek wziął mnie do swego gabinetu, gdzie powiedział mi z uśmiechem, że jestem zatrzymany z powodu podejrzenia o szpiegostwo. Lecz wszystko będzie w porządku, rzekł, śmiejąc się, jakby to było kolosalnym dowcipem. Oczywiście miał na myśli, czy zostanę zastrzelony, czy żywcem pogrzebany w kołymie. W każdym wypadku będzie ze mną w porządku, oczywiście pod warunkiem, że zawsze jest sposób, aby było z kimś w porządku. Po co te wszystkie zawracania głowy z przewlekłymi procesami? Drukowany formularz, który potrafi wypełnić jeden człowiek, to znacznie prostsze, wiecie. Widziałem wielką część Związku Radzieckiego, niewiarygodnie wiele widziałem, ale przez druty kolczaste. Pierwsze rosyjskie słowo, którego się nauczyłem, było Dawaj, prędzej. Pamiętam, ponieważ wbito je we mnie kolbami karabinów. Towarzysze, są dwa kolory, które znienawidziłem. Granatowy z malinowym, żołnierzy NKWD i czarny, esesmański. Stary skinął głową, wyjął fajkę z ust i wypuścił chmurę dymu. Gerhard, rozumiemy cię, przyjacielu. Futrzana czapka nkwd też może wywołać w nas dreszcze. Stary oparł się plecami o krzesło, położył nogi na stole, zamknął oczy i dalej palił w milczeniu. Sztyf kontynuował. W Borysowie, jak uważano, sami mieliśmy zadbać o naszą żywność. W przepływającej przez obóz rzece było mnóstwo ryb. — Gdzie jest Borysów? — zainteresował się Stege. — Daleko na wschodzie, koło Chiwy, gdzie słońce wstaje. Gerhard pomyślał chwilę i przeczesał palcami zmierzwioną brodę. — To jest w Chiwie, małej nędznej republice radzieckiej. — Jeśli było dość żywności, nie mogło być tak źle — powiedział Brand. Odgryzł wielki kęs z salami. Sztif długo na niego patrzył. Wziął wielki łyk z butelki sznapsa. A więc tak myślisz? Czy znasz ryby karmazyny? Mały legionista pochylił się naprzód przez stół i popatrzył z napięciem na Sztifa. Te, od których dostaje się robaków? Tak. Te, od których dostaje się pasożytów wątroby. Legionista zagwizdał długo i przenikliwie. W tym borysowie są cholernie wyrafinowani, a więc, leutnant, masz pasożyty wątroby? Stiff potwierdził skinieniem głowy. Tak. I to boli. Człowiek jest powoli zjadany od środka. Te pigułki, które się dostaje, tylko przedłużają ból. Po tych karmazynach dostaliśmy się do kopalni soli w Jazłanowie, wiecie, tych wielkich kopalń jeszcze dalej w Azji stamtąd zostaliśmy wysłani na Ural do fabryki lokomotyw w Matrosowie. Nagle pewnego dnia Niemcy, Austriacy, Czesi, Polacy i wiele innych dzieci Hitlera zostało zebranych i wysłanych do obozu rozdzielczego w Gorki. Po kilkudniowym pobycie nastąpiła dalsza podróż na zachód. W Lwowie nastąpiła największa niesłodzianka w naszym życiu. Było tam SS, a NKWD urządziło pierwszorzędny handel wymienny ludźmi. Z wrzaskami i pogardliwym śmiechem my wszyscy ze wschodu zostaliśmy przekazani SS, a ci z zachodu dla NKWD. Przyjaciele! Czy kiedykolwiek doświadczyliście siedzenia w kucki przez całe godziny bez przerwy? Wziął papierosa, który Brandt mu podsunął, wessał dym głęboko do płuc. Widać było, jaką sprawia mu to przyjemność. Na chwilę zamknął oczy, a potem kontynuował. Czy zapakowano was do stalowych wagonów tak ciasno, że połowa z was udusiła się? czy doświadczyliście jak miękki jest trup gdy stoi się na nim przez całe godziny to jest nowoczesna metoda przechowywania żywego mięsa potwierdziliśmy skinieniem byliśmy z tym zaznajomieni i wiedzieliśmy że doktor gerhard Stief z hamburga eks piechoty nie przesadza torgał o tak było nam dobrze znane Legri Fort Pliw. My też doświadczyliśmy metod wychowawczych dyktatury. Steve znowu się napił. Piliśmy wszyscy. Do diabła, zawołał. Miałem krzyż żelazny z 1914 roku i order rodziny Hohenzollernów. Hauptsturmführer SS wyśmiał mnie i powiedział, że mogę sobie podetrzeć tyłek śmieciem cesarza Wilhelma, pomimo tego, że on sam... Nosił oba ordery. Musiał być osłem, zauważył stary. Oczywiście był, potwierdził legionista, inaczej nie byłby w SS. Spędziłem długi czas w Sztutofie i Majdanku, kontynuował Żyd. A teraz jestem tu z wami. Czy na Majdanku źle cię traktowano? Zapytał Krause, jakby tego nie wiedział. Na Majdanku są okrutni, są tacy w większości więzień i obozów. Czy w Związku Radzieckim nie są gorsi? Chciał się dowiedzieć były SS-man. Nie całkiem. Tak naprawdę w obu miejscach strażnicy i więźniowie są tacy sami. W obozie 487 na Uralu dostawaliśmy bałandę, zupę obozów więziennych. Taką samą, jaką ludzie dostawali w obozach więziennych setki lat temu. Stęchła, słona, śmierdząca. Rybę tiulka, która nawet żywa śmierdzi. Ta ryba już się rodzi, zgniła. Na Majdanku dawano nam chleb pełen robaków, opiłków żelaza i drzask drewna. Wielu więźniów dławiło się na śmierć tym, co znajdowało się w chlebie. NKWD biło nas kolbami karabinów, Kłuło bagnetami lub używało na hajek. SS batożyło na skotami o dziewięciu ogonach i pałkami gumowymi. Jedni i drudzy używali do odbijania nerek stalowych łańcuchów. NKWD dokonywało głównie egzekucji strzałem z nagana w potylice. SS bardziej lubiło posługiwać się kawałkiem sznura na haku rzeźnickim, z palcami nóg ledwie dotykającymi ziemi. Jak widzisz, SS-manie, nie robi to wielkiej różnicy. Powiedział to z uśmiechem, zdradzającym wytwornego lekarza, którym kiedyś był. Nie jestem w SS, zaprotestował Krause. W pełen godności uśmiech doktora Sztifa wmieszała się odrobina sarkazmu. Wielu to powie, gdy teraz lub w przyszłości rachunki będą wyrównywane. Porta warknął złowieszczo. Wszyscy SS-mani i NKWDziści byli ochotnikami. Fakt, że później stchurzyli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Pokazał palcem Krauzego. Zawsze będziesz szczurem z SS. — Jedynym powodem, dla którego nie ukatrupiliśmy cię od razu, jest to, że chcemy dać ci spokój, aż do chwili, gdy ujrzymy, jak będziesz łamany kołem, gdy już będziemy mieli naszą rewolucję. Raz na zawsze powiedzieliśmy ci, że jesteś świnią tolerowaną wśród przyzwoitych ludzi tylko dlatego, że musimy cię tolerować. Steve potrząsnął głową. — Po co taka krwiożerczość? Z całą pewnością, gdy się kiedyś zestarzeje... Będą go nawiedzały koszmary, jeśli się zestarzeje, wtrącił Porta, obrzucając krałzego pogardliwym spojrzeniem i będzie siedział samotnie. To o wiele gorsze niż zostać powieszonym. Allah jest mądry. Allah robi to, co jest słuszne, zaintonował legionista, skłaniając głowę ku południowemu wschodowi. Vos is basket. Wymamrotał jak echo doktor W forcie Pliw musieliśmy srać, siedząc na długiej desce, powiedział Brandt. Każdy, kto spadł, tonął we własnym i cudzym głównie. Utonęło wielu. Sesmani i łowcy głów zakładali się między sobą, ile można wytrzymać, nim się spadnie. Na Majdanku też jest taka deska. Stwierdził stary żyd, wielu udusiło się też na śmierć w tym dole, człowiek, który do niego wpada, topi się powoli jak w bagnie, znika z bełgotliwym dźwiękiem małych baniek powietrza, gdy znika wygląda to jak gotująca się kasza. Mały wypluł część gęsiej nogi i wziął łyk z butelki praskiego piwa. W and kop trzy, koło torgał, jeśli nasraliśmy w spodnie, musieliśmy na siebie wzajemnie szczać. Ciemne piwo wywoływało u nas rozwolnienie. Zdziwieni spojrzeliśmy na małego. Pierwszy raz usłyszeliśmy, jak powiedział coś o swym pobycie w więzieniu, nie mieliśmy pojęcia, co zrobił ani gdzie był. Ugryzł kawał salami. Wypluł go szybko, zanurzył w wazie z winem i znów wsadził sobie do ust. Mówił dalej z pełnymi ustami, przez co trudno było zrozumieć, co ma do powiedzenia. Unterscharfirer S.S. złamał mi rękę w trzech miejscach. Zaczął dłubać w zębach końcem bagnetu i wypluwał resztki we wszystkie strony, a potem napił się trochę z wazy, w której zanurzył salami. Wyrwał mi mały palec u nogi kleszczami, nowiutkim egzemplarzem. Mały wypił jeszcze trochę praskiego piwa. Wstał, wziął wielki fotel, podniósł go nad głową i walił nim w podłogę cztery czy pięć razy, póki nie rozwalił go na kawałki, kopnął połamane szczątki. To właśnie zrobię temu Unterscharführerowi SS, gdy go znajdę. Wiem, że odbywa służbę w obozie nad Wezerą. Uśmiechnął się szeroko w sposób niezapowiadający niczego dobrego dla SS-mana kop ferband W Legri robili nam bastinadę, powiedziałem, w Wigilię Bożego Narodzenia, dawno temu, gdy to pole stały nagie, a wrony krakały. Zaś Obersturmführer SS szędryś rozkazywał raz, dwa, raz, dwa piskliwym głosem przerywanym zachwytem, gdy ktoś zemdlał, nie powiedziałem, co zrobię Szendrysiowi, gdy się spotkamy. Mam nadzieję, że nie spotkamy się nigdy. Fagen niektórych z nas dla zabawy kastrowano, powiedział mały legionista, zaciskając pięść na rączce granatu i błyskając oczami jak maur, gdy zemsta czeka tuż za rogiem. W Grossrosen powieszono sześćdziesięciu siedmiu Żydów głowami w dół. Stwierdził Stege. Jednemu z nich odcięto nos i dano go psu Maksowi. Ten pies po prostu uwielbiał ludzkie mięso. Gdy jadł nos, my musieliśmy śpiewać, kochanie już cię nie ujrzę. Gdy wróciłem do domu z fortu Zina, próbowałem się powiesić, powiedział Stary. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Już dawniej wiedzieliśmy, że stary próbował się powiesić. Jego żonie udało się odciąć go na czas. Zajął się nim przyjaciel ksiądz. Stary już nie próbował odbierać sobie życia. Gdy wojna się skończy, rzekł Gerhard Stief, zaproszę was na piwo do pół koguta na hausplatz. Wspaniale, zawołał Brand. Spotkamy się pod półkogutem i wszyscy sobie postawimy piwo. Dortmunder Export, baryłka na każdego, zaśmiał się Stege. Cała baryłka, dodał z podnieceniem. Prawie poczuliśmy zapach piwa. Klepaliśmy się wzajemnie po ramionach i wybuchliśmy ekstatycznym wrzaskiem na temat Dortmunder Export pod półkogutem. Czy znacie zielonego kozła na Albert Rolfgasse w Hamburgu? zawołał radośnie Sztif, przekrzykując nasze wrzaski. Można tam dostać najlepsze pulpety mięsne i najlepszą na świecie pieczeń marynowaną. Nie, nie znamy tego lokalu, roześmiał się Stege, ale jeśli obiecasz nam go pokazać, ja ci pokażę bar u Lili. Najlepszy kurwidołek w całym Hamburgu. Jedna z dziewczyn potrafi zrobić wszystko, po prostu jak damski fakir. Mówi się, że studiowała kurestwo w pagodzie Punjab w Rajpurze. Na koniec znajdziemy się u Lili, zdecydował Stary. Są tam jakieś kurwy? Zapytał Mały wśród hałasu. Całe oceany, stwierdził Stege. Ach, gdybyż tylko wojna się skończyła, westchnął Mały, moglibyśmy natychmiast wyruszyć. — Następnie pójdziemy w miasto i zaczniemy dziką awanturę — wykrzyknął triumfalnie Porta. — Będziemy się bić z każdym parszywym łobuzem, którego spotkamy i poderwiemy wszystkie dziewczyny. — Będziemy tylko musieli się pilnować, aby nie ugrzęznąć pod półkogutem — powiedział Sztif. — Tam jest tak skandalicznie przyjemnie, a po dwóch Dortmunderach czujesz dopiero, że masz pragnienie — Zagrajmy sobie w mariasza albo w oko, zaproponował Bauer, wielki rzeźnik z Hanoweru, który zawsze bał się przed natarciem. Mówił, że należy starannie unikać podejmowania ryzyka. Ryzyko było głupią świnią. Twierdził, że zostawszy żołnierzem stracił mnóstwo rzeczy. Nie chcę żadnego krzyża, powtarzał, złotego, żelaznego ani drewnianego. Dziesięć godzin pracy w fabryce kiełba z pod rozsądnym brygadzistą. Kawał dobrej dupy na noc, partyjka mariasza albo piwo z kumplami po zapstrzyku. Tyle tylko chcę. Graliśmy przez jakieś pół godziny. Gerhard Steve wygrał kilkaset marek. Zrobiliśmy tak, żeby wygrał. Udał, że tego nie widzi. Jesteś z pewnością twardzielem, Gerhard, zaśmiał się Porta. Wszystkich nas nalałeś. Aby cała czternastka mogła uczestniczyć, przeszliśmy na bakarata. Za każdym razem, gdy Gerhard wyświęcał właściwą kartę, nasz entuzjazm nie miał granic. Do diabła, Gerhard, będziesz bogaty. Może zostaniesz naszym szefem, gdy już nie będziemy zajęci przy tej wojnie, rzekł Brandt. Tak, ale upewnijmy się, że nie zapomnimy, że trzeba będzie załatwić naszą rewolucję, zanim zamkniemy sklepik i pójdziemy do domu, ostrzegł porta. Wytarł nos w palce. Kawał smarka spadł na panel podłogowy, gdzie szereg innych smarków świadczył o zręcznym użyciu palców jako chusteczki. Brand popchnął butelkę do Gerharda. Jeszcze łyk, Herleutnant. Gerhard napił się i odstawił butelkę ze zdecydowanym trzaskiem, tak jak my to robiliśmy. Ten trzask był bardzo ważny. Dowodził, że jesteś z butelką w przyjacielskich stosunkach. Nie należy po prostu stawiać butelki na stół, jak to robi pani domu, gdy wylała parę kropli octu na salceson. Uderzasz dnem butelki, jakbyś mówił. Posłuchaj, tutaj masz stać towarzyszko zielona. Do wszystkich diabłów ja i ty możemy się pochwalić paru rzeczami, o których nie wie Bóg ani szatan. Kelnerka stawia butelkę. Smarkacze, chcący się popisać, walą butelką w stół, podczas gdy mężczyźni z portu i z frontu, z wielkich ciężarówek i fabryk, stawiają butelkę dokładnie z takim stukiem, co oznacza, że przychodzą ze stoczni z jej blachami i stalą, oznacza to, że są dorośli. Należą do gatunku ludzi, którzy uśmiechają się, gdy inni się gapią z rozdziawionymi gębami, a butelka mówi, cześć, stary opoju. Unterofficier Heide znów podniósł się na nogi. Bezczelnie i prowokacyjnie wepchnął się między Krauzego i Gerharda. Przez chwilę sytuacja była wybuchowa. Krzyki i wrzaski po szeregu jadowitych przekleństw posadzono Heidego obok Gerharda na miejscu dotychczas zajmowanym przez Krauzego. Uśmiechnął się, wypił kilka szklanek sznapsa i mlasnął językiem. — Karty dla Juliusa Heide! spojrzał z ukosa na Gerharda. Roznieśmy tych śmierdzieli. Gerhard kiwnął głową. Graliśmy w milczeniu. Gerhard za każdym razem wygrywał. Hajdę udawał obrażonego, ty szczęśliwa, świnio, wołał, zaraz skończy mi się kasa. Jak tak dalej pójdzie, gdy wojna się skończy, będę musiał przyjąć posadę żigolaka. To nie będzie wielka zmiana, zauważył niedbale porta. Już nim byłeś przed wojną. Hajde powiedział z rezygnacją. Zbankrutowałem. Gerhard zaśmiał się cicho. Mogę ci udzielić kredytu? Na jaki procent? Zgodnie ze stopą żądaną przez sześćdziesięcioprocentowców, gdy strona zainteresowana jest postacią podejrzaną zdecydował za Gerharda legionista. To będzie dwieście pięćdziesiąt procent, wrzasnął porta, ciskając na stół asa pikowego. Porta wziął całą pulę. Trzysta siedemdziesiąt marek i cztery pałeczki opium. Rzuciliśmy się wszyscy na asa pikowego porty i zbadaliśmy go gruntownie. W oczywisty sposób oszukiwał. Heide i Brand zaciągnęli pożyczki na warunkach sześćdziesięcioprocentowców. Spryciarz z ciebie, zakpił legionista, pociągnąwszy się za nos, rzucił gniewne spojrzenie porcie, który usiadł na swoich wszystkich pieniądzach. A ty będziesz łaskaw zamknąć dziób pustynny Wuczęgo, zagroził porta, znów zgarnął wielką wygraną. Pożyczył ją Krauzemu na 275%. Zainwestowanie jej w krałzego było zrobieniem bardzo kiepskiego użytku z pieniędzy, ponieważ był on esesmanem skazanym za tchórzostwo. Czekały na niego dwa różne obozy, a los mógł go dopaść w każdej chwili. Zorganizujemy w Hamburgu pierwszorzędne walki Kogutów, zawołał w podnieceniu Bauer. Ty będziesz naszym szefem, leutnant. Da, wynajmiemy planten ten enblomen — zaśmiał się Stege. — Chryste, jakież walki kogutów możemy tam wystawić? — ryknął mały. W wyobraźni widział, jak koguty zabijają się nawzajem, podczas gdy my będziemy oszukiwać graczy. Na zewnątrz świecił wielki, okrągły księżyc. Zdawało się, że... Śmieje się z nas, ze wszystkich czternastu kandydatów do grobu. Legionista zrzucił karty ze stołu i kopniakiem przewrócił swe krzesło. Znudziłem się, zamiast tego lepiej zacznijmy jakąś bójkę. W jednej chwili wszystko przygotowano. Mały i Hajde mieli stoczyć mecz bokserski. Oprzycia sof i foteli zostały skręcone w sznury, by wydzielić ring. Stanęło tam w gotowości dwóch krzepkich chłopów, ubranych w slipy i buty piechoty. Opatrunków użyto jako bandażu dłoni. Nie mieliśmy żadnych rękawic bokserskich. Stłukę cię na miazgę, powiedział Mały, rozgrzewając się. Pomarzyć dobra rzecz, zawołał Hajde. To będzie dobra walka, solennie przyrzekł porta. Legionista potwierdził skinieniem głowy. Mały wyszczerzył zęby i zaczął wymachiwać ramionami. Jezu, jakże tęsknię, by cię uziemić. Legionista przytrzymał go. Żadnych uderzeń, póki nie dam sygnału. I będziecie bić się tak długo, aż jeden z was zostanie znokautowany. — Całkiem w porządku! — krzyknął mały, chodził dumnie po pokoju w swych butach piechoty. Hajdy przymrużył oczy i ze złością spojrzał na małego. — Zapamiętaj, ty skurwielu, że mam mistrzostwo miasta! Będziesz skomlał! Legionista uderzył w pustą puszkę od maski gazowej granatem ręcznym, dając sygnał do rozpoczęcia walki. Obaj bokserzy podskoczyli i zaczęli podkradać się i tańczyć wokół siebie. Obaj zachowywali się profesjonalnie, ale wiedzieliśmy z doświadczenia, że ten profesjonalizm wkrótce się zużyje. Gdy tylko jednemu z nich uda się wyprowadzić mocny cios, nastąpi zwyczajna bójka ze wszystkimi brudnymi chwytami rodem zbijatyk ulicznych. Tego właśnie oczekiwaliśmy. Przez cały czas hajdę gonił małego z podbródkiem przyciśniętym do piersi, wyglądał jak młody byk, który postanowił wygonić wszystkie inne byki na koniec świata. Mały cofał się i pomrukiwał jak niedźwiedź polarny, zagrożony pozbawieniem swej porcji mięsa. Obaj mężczyźni warcząc obrzucali się obelgami. Nagle Hajdę uniósł prawą pięść i trafił nią trzy czy cztery razy Małego w twarz. Głowa Małego odskoczyła do tyłu jak rozkręcona sprężyna, zawył z wściekłości i jak szalony uderzył oburącz, nie trafiając jednak uśmiechniętego Hajdego, który robił uniki przed każdym morderczym ciosem. Był znakomity w obronie i znał sztukę wysokiego trzymania gardy. Po trzech rundach twarz Małego wyglądała brzydko. Hajde nabrał zarozumiałości. Po dziesięciu wbił lewą pięść małemu w żebra. Ukazała się krwawo-czerwona plama. Mały charknął krwią i przeraźliwie ryknął. Teraz mały oszalał, zawołał radośnie stegę. Jeśli złapie Juliusa, zabije go. To przewyższa wszystkie walki byków w Hiszpanii. Dał się słyszeć zafascynowany szept legionisty, gdy żelazna pięść Hajdego wylądowała z głuchym odgłosem na brzuchu małego, zmuszając go do chwytania z trudem powietrza. Na niego mały! krzyknął porta. Powiedział, że potrafi cię zbić tak łatwo jak małą sukę z Harlemu. Mały zatrzymał się i groźnie popatrzył na portę. Czy ta świnia to powiedziała? Hortas uśmiechem kiwnął głową. O tak, i jeszcze więcej. Hajde natychmiast wykorzystał okazję i walnął małego w przeponę. Równocześnie kopnął go w nadgarstek. Mały zawył z bólu i kipiącej wściekłości. Pochylił głowę jak baran i zaszarżował przed siebie. Z rozpędem wyrzucił z ringu legionistę, porwał sznury na kawałki i cisnął stołkiem w Hajdego, który ukrył się za nami. Z głębi małego dobiegały dziwne, zwierzęce dźwięki. Był prawie zupełnie ślepy, ponieważ ciało wokół oczu straszliwie mu spuchło. Hajde kopnął go w żołądek i uderzył bykiem w twarz duński pocałunek. Zaczęli się gonić w koło. Hajde zamachnął się lewym ramieniem i wymierzył małemu złośliwe uderzenie w kark. To zwaliło go na kolana. Hajder rzucił się na niego jak łasica, gryźli warczeli kopali i pluli, a potem obaj stali na nogach. Po wszystkich ciosach i uderzeniach wymierzonych przez Hajdego, twarz małego była dwukrotnie większa niż normalnie. Mój nóż zawył mały, dajcie mi mój nóż. Szukał go na oślep. Hajde wymierzył mu kopniaka, po którym mały padł na twarz. Na jedną sekundę Hajde zapomniał się pilnować. To zadecydowało o jego losie, jak to bywało w niezliczonych poprzednich bójkach. Mały chwycił go za kostkę, wstał z rykiem rannego nosorożca, chwycił obie nogi kopiącego Hajdego i walił jego głową o podłogę, aż ten zwisł mu w dłoniach, jak podarta ścierka. Następnie cisnął bezwładne ciało w kąt, zainkasował swą nagrodę za utarczkę, padł na podłogę i zasnął. Wkrótce reszta z nas poszła spać, tuląc się do siebie jak szczenięta w zimnej stajni. Na niebie wisiał księżyc, świecąc w dół przez bezlistne, zmrożone drzewa. Złowieszcza cisza gór ogarnęła czternastu kandydatów do grobu, w chacie, gdzie niegdyś weseli turyści odpoczywali po nartach. Pierwszy ujrzał ich mały. Szli gęsiego, szybko schodzili po zboczu góry, gdzie obalona skała leżała jak naturalne wrota. Pomruk małego obudził nas wszystkich. Było nam zimno. Tamci byli znacznie liczniejsi niż my. Mieli miotacze ognia, trzy ciężkie karabiny maszynowe i jedną z tych nowych wyrzutni rakiet przeciwpancernych. Słońce, które obdarzyło góry pocałunkiem na dzień dobry, świeciło z niepojętą wesołością na ich srebrne trupie głowy. Przez lornetę polową starego dostrzegliśmy, że na ich czele idzie obermsturmführer SS. Prawdopodobnie Stege miał rację twierdząc, że jest ich cała kompania. Ten facet na czele wygląda jak przeziębiony pies gończy, powiedział legionista i splunął ponad kamiennym krawężnikiem. Stary opuścił lornetę. Nie patrząc wokoło szepnął: Niech Gerhard znika. Gdzie? zapytał Gerhard Sztyf, stojąc we drzwiach i wyglądając nad ramieniem porty. Tak. Gdzie? Popatrzyliśmy na siebie rozpaczliwym wzrokiem. Gdzie? Mały i Hajde zwrócili swe pokiereszowane twarze ku słońcu i zamrugali oczami. To był zły poranek. Wysoko nad nami ktoś się potknął na wąskiej ścieżce. Mogliśmy słabo dosłyszeć, jak ruga go oberszarfüre SS machający pistoletem maszynowym i biegający jak owczarek wokół swej kompanii. Ten facet w górze jest kupą gówna, mruknął Heide, obmacując swe spuchnięte oko. Ustawmy nasz lekki karabin maszynowy i połóżmy plackiem całą watachę, rzekł z uśmiechem Porta, wykrzywiając wąskie wargi jak pies gotów ugryźć. Wspaniały pomysł, a potem poderżniemy im gardła, zaproponował Mały, rzucając w powietrze swój długi syberyjski nóż. Błyskał wirując i w końcu ukończył lot w jego dłoni, jakby był przywiązany gumową taśmą. Zamknijcie się durnie! Zawołał rozzłoszczony stary: Jeśli zaczniemy strzelać, jesteśmy skończeni. Dwudziestu na jednego. Musimy ich wprowadzić w błąd. Sam w to nie wierzysz, mruknął Stege. Położą nas plackiem, gdy tylko zobaczą resztki naszej wielkiej uczty i znajdą Gerharda. Da się słyszeć czternaście puknięć, a wtedy cholerne kruki znów czymś się pożywią. Zgadza się, Hugo. Potwierdził legionista, a ten facet, ten oberszaffürer, zajmie się zamarynowaniem nas. Pokazał w górę palcem na wysokiego typa, który znów rugał któregoś z szeregowców SS. Kompania SS powoli znikła za grupą Jodeł. Za jakiś kwadrans wynurzą się po drugiej stronie i wtedy wkrótce na nas wpadną. Wyskoczyli jak pocisk armatni. Stege zaczął rzuć i odbezpieczył swój pistolet maszynowy. Stary uniósł brwi i dał nam znak ostrzegawczy. Mały stał przestępując z nogi na nogę. Broń kompanii SS ostro szczękała, jak instrumenty okrętowego dentysty tuż na chwilę przed wyrywaniem zębów palaczowi w brudnych, robociarskich spodniach i podartym podkoszulku. Esesman Krause, który znalazł się wśród nas z powodu tchórzostwa, głucho zakaszlał. — Wynośmy się stąd! Boisz się twych braci? — spytał słodkim głosem Porta. Esesman drgnął nerwowo i nie odpowiedział. Legionista gwizdnął. — Mądzie, teraz naprawdę coś zobaczymy. Obersturmführer, idący na czele, szybko maszerował. Rękawy miał podwinięte, ukazując gęste, czarne włosy na jego przedramionach. Przeczuwaliśmy śmierć. Nasze nozdrza rozdymały się jak u zwierzyny płoszonej przez daleką nagonkę. Gerhard wszedł do domu, mały i Bauer wraz z nim. Gdy do nas dotarli, byli spoceni i podobnie jak Obersturmführer SS na ich czele, wszyscy byli bardzo młodzi. Świetni chłopcy w dobrym stanie. Kompania, stój, do nogi broń. W lewo zwrot, spocznij. Komendy były zimne i niemiłe jak cały ten poranek. Stary mrugnął na oficera SS z trupią głową na czapce i długimi czarnymi włosami na rękach. Ich spojrzenia spotkały się. Stary powoli poszedł po wspaniale zielonej trawie, trawie, którą stary żyd tak bardzo kochał. Legionista powlukł się za nim, jakby przypadkowo przesunął swój pistolet maszynowy na pozycję do strzału i skrył się za stosem drewna opałowego. Porta zakradł się do domu. W małym zakratowanym okienku można było podejrzewać za krokwią obecność niebieskawo-czarnej lufy. Starego ubezpieczało dwóch najlepszych na całym froncie zabójców. Oficer SS podsunął do góry swój szeroki pas obciągnięty wagą jego mauzera. W domu brzęczały talerze i butelki. ss wyciągnęli szyję. Butelki wydawały jakże przyjemny, znajomy dźwięk. Meldunek złożony przez Starego był krótki i niezachęcający. Podał numer patrolu jednostki. Trzynastu ludzi, nie licząc człowieka w pasiaku. Ten zrozumiał fałszywą wiadomość, usłyszawszy wypowiedziane wyjątkowo głośno nic szczególnego do zameldowania. Szklanki i talerze znów zadźwięczały, jakby protestując przeciw meldunkowi Starego zdawało się, że wołają... Chodź do środka, obersturmführerze SS, a spotka cię niespodzianka. Szczupły oficer SS patrzył, uniósł szybrwi na otwarte drzwi. Wolnymi krokami poszedł w stronę domu, niesłychanie wolno. Jego nowe buty z cholewami i skórzane części oporządzenia głośno skrzypiały. Zatrzymał się na chwilę przy pniu do rąbania drzewa, podniósł siekierę i jednym uderzeniem przeciął na dwoje ciężkie polano, siekierę naostrzył specjalista. Kopnął rozcięte polano i zaśmiał się łagodnie. Jego twarz przybrała twardy wyraz. Zwrócił się do Starego. Feldweblu, zbierz swych ludzi i szybko się stąd wynoście. Gdy podniósł ramię, w niedbałym SS-owskim salucie na jego nadgarstku błysnął ciężki, złoty zegarek. Stary wydał nam rozkaz zbiórki. Pojawił się Porta. Legionista wstał, nieco zaskakując oficera SS, zepchnął na tył swą pogniecioną czapkę i zagwizdał przez zęby. Ze starego wylazł Feldwebel. Zawołał bardzo głośno — biegiem wyskurwiele! Ponuro i niechętnie stanęliśmy na zbiórkę. Popychaliśmy się wzajemnie i kłócili. Mały, Heide i Bauer wyszli z domu spacerowym krokiem. Mały ze swym długim, syberyjskim nożem w ręce. Na ramię broń! Równy krok, naprzód, marsz! zakomenderował stary tonem tak donośnym, że aż głos mu się łamał. Przeszliśmy tuż przed esesmanami, którzy śmieli się i pluli na nas z pogardą. — Gówniarstwo! — zakrakał jeden z nich triumfalnie. Mały już miał coś powiedzieć, ale legionista i stary szli obok niego, pilnując, by był cicho. Tego ranka było zdumiewająco dużo gzów końskich. Cięły nas złośliwie, zawsze na samym brzegu kołnierzyka. Szliśmy wśród jodeł, nie oglądając się. Zatrzymaliśmy się dopiero po dotarciu daleko w dół do starego mostu przez wyschniętą rzekę. Bez słowa zapadliśmy w krzaki i spojrzeliśmy do góry w stronę górskiej chaty skąpanej w jasnym porannym słońcu. Obersturmführer SS wszedł do domu, mając za sobą dwóch SS-manów. Jednym z nich był wysoki obersturmführer, który niósł swój pistolet maszynowy, jakby to był harap na konia. Byli w środku długo, ale nie usłyszeliśmy nic. Niektórzy esesmani rozłożyli się na zielonej trawie, gdzie grali w kości i w karty. Wyglądali, jakby czekali na spóźniony pociąg. — Nasz przyjaciel, Leutnant Steve z siedemdziesiątego szóstego dobrze się ukrył — oświadczył Porta. — Miejmy nadzieję, że wystarczająco dobrze — odezwał się nerwowo stary, gryzł swoją fajkę z wieczkiem — Wkrótce zobaczymy, rzekł mały legionista. Allah wie, Allah wie wszystko. Mały puścił w koło swą manierkę. Był wystarczająco przewidujący, by napełnić ją sznapsem. Piliśmy wielkimi łykami. Porta i legionista też napełnili swe butelki, osuszyliśmy je wszystkie. Staliśmy się odważniejsi, chcieliśmy ujrzeć krew. Mały splunął na liść. Psy, śmierdzące gówna, zaklął. Ukatrupmy ich. Postukał w magazynek swego pistoletu maszynowego. Stege zaczął rzuć. Zróbmy to, stary, rzekł ochryple. Stary ssał swoją fajkę. Mglisty poranek rozdarł długi, zawodzący krzyk. Odruchowo popełzliśmy do bezpieczniejszych miejsc. Mały oblizywał pustą manierkę. Stary Żyd niezbyt dobrze się ukrył. Westchnął stegę. Rozległ się następny wrzask. Wszyscy znaliśmy ten wrzask rozlegający się w więzieniach i obozach. Zastanawiam się, co oni robią, szepnął Brandt. Zabijają go powoli. Nadeszła brutalna odpowiedź legionisty, który ustawił miotacz ognia na pozycji i zaczął regulować rozpylenie. W górach Rifu zawsze mściliśmy się, gdy czarni pocieli naszych chłopców. Spojrzał badawczo na starego leżącego za krzakiem i przyglądającego się chacie. Legionista chciał powiedzieć coś więcej, ale udało mu się tylko z pierwszą sylabą. Wyszli wraz z Gerhardem Sztifem. Pełzł na czworakach w swym pasiaku, cały czas jęczał, kopali go. Tak mroźnego ranka wszystkie dźwięki rozlegają się głośniej, zawdzięczają swą donośność energii rześkiego poranka i słychać je wyraźnie, bez przeszkód ze strony innych odgłosów. Bardzo wyraźnie słyszeliśmy głuche ciosy, gdy go kopali i słyszeliśmy, jak łamią mu rękę po raz pierwszy i drugi, a potem trzeci. Za każdym razem słyszeliśmy tylko taki dźwięk, jaki wydaje gałąź, pękająca zimową nocą i przyciszone lecz przenikliwe jęki torturowanego człowieka. Każdy szczegół zapadł nam na zawsze w serce. Za każdą nową torturą przybliżaliśmy się odrobinę do obłędu. W końcu kolbą zmiażdżyli mu twarz. Wtedy runął na ziemię. Nad milczącym Gerhardem, Sztifem, pochylił się wysoki Oberscharführer. W jego dłoni błysnął nóż. Wiedzieliśmy, co nastąpi. Widzieliśmy to już wcześniej, ale coś zawsze nas obezwładniało. Wrzas. Ten długi, nieopisany dźwięk, gdy ciało wygina się łukiem do góry, prawie martwe ciało skacze, wrzeszcząc po ścieżce. Położyli mu głowę na pniaku do rąbania drzewa, ober szturmfirereses uderzył tylko dwukrotnie, krew polała się długimi strugami. Cichy ranek plugawiły tylko ich śmiechy i ich żarty. A potem wykopali dziurę w stosie gnoju i wrzucili do niej trupa i odrąbaną głowę. Stanęli na zbiórce. Komenda, i znikli wśród jodeł, śpiewając, żydowska krew musi płynąć. Stege głośno ukał. Mały warczał, podczas gdy stary prawie błagał, bądźcie rozsądni, ale legionista syknął. Sases la legion. Będziemy szaleni jak ludzie z rifu. Jego wybuch furii rozpalił się jak pożar lasu. To, co nastąpiło, zajęło ledwie sekundy. Wilkom stawią czoła jeszcze większe wilki, prowadzone przez marokańskiego psa wilka. Zabicie człowieka może mieć skutek oczyszczający. Nie wierzyliśmy w to, ale spróbowaliśmy i zostaliśmy przekonani. Ten, co miał umrzeć, upadł. Drapał ziemię rękami i nogami. Krew, zmieszana z ziemią i brudem, spływała mu po twarzy. Bełkotał. Oczy miał zamknięte. Legionista kopnął go w usta, ponieważ wyjąkał hail. Światło słoneczne wspinało się po zboczu góry, by stać się widzem długotrwałego morderstwa odwetowego. Nim przywiązaliśmy go do brzozy, Brand oderwał mu ucho. Więźniowie oświęcimia byliby zachwyceni, gdyby dowiedzieli się, jak ten człowiek umierał. Jego martwe ciało stoczyło się w dół po zboczu, na chwilę zatrzymało się na półce skalnej, by je uwolnić, rzucaliśmy kamienie i gałęzie. Potoczyło się niżej. Wyglądało, jakby Fikało koziołki, ścigały się z nim kawały darni i kamyki. Przypadkiem zatrzymało się w pozycji, która utrudni krukom dobranie się do jego oczu na jakiś czas. Rozdział szósty Odwet. Okopaliśmy się i czekaliśmy na morderców Gerharda. Zabrzmi to jak paradoks, ale cieszyliśmy się, że ich zabijemy. Podobne to było do Wigilii Bożego Narodzenia, tuż przed otwarciem drzwi, za którymi ukaże się wielka choinka, z tą różnicą, że byliśmy jak okrutne wilki. Stege płakał. Był pośród nas jedyną niewinną istotą. Porta dziko przeklinał, mały opisywał obrazowo i szerokimi gestami, co zrobi esesmanom, gdy ich schwyta. Przy okazji łamał suche gałązki, wyrywał rośliny, kopał drzewa. Mały legionista mamrotał mahometańskie klątwy. Miejsce, w którym okopaliśmy się, było naturalną fortecą, — Idealną śmiertelną pułapką dla SS Manów, gdy tu dotrą. Wystarczy, gdy zaczniemy naciskać języki spustowe i bawić się w strzelnicę. — To będzie orgia — stwierdził Brand, kierowca ciężarówki terenowej, który zawsze ssał swą dziurę w zębie. — Chcę oskalpować to wielkie supergówno z SS — odezwał się ze swego drzewa Julius Heide. Miał nas ostrzec, gdy tylko kompania SS wynurzy się spośród jodeł. Nie bracie Juliusu, to moja robota, postanowił porta całując swój długi nóż bojowy. Zwariowaliście do reszty, krzyknął stary. Czy nie zdajecie sobie sprawy z konsekwencji tego, co zamierzacie zrobić? Jesteś bladym gównem, stwierdził porta. Splunął na biegnącą daleko w dole ścieżkę. Ani jeden z tych typków nie wróci do domu do swej mamy, by opowiadać. Nim noc zapadnie, kruki będą leżały na plecach ciężko oddychając, a brzuchy będą im pękać z przejedzenia. Będziemy ich zabijać powoli. Nieprawdaż, chłopcy? zawołał cynicznie mały, ustawiając celownik ciężkiego karabinu maszynowego. Osły! zawołał ze złością stary. Do cholery, czy nie widzicie, że to, co planujemy, to morderstwo? Ze zdumienia otworzyliśmy usta. Czy powiedziałeś morderstwo? wrzasnął porta, zapominając, że w górach dźwięk niesie się daleko. Jak w takim razie nazwiesz to, co robimy od czterech lat? Może potrafisz nam to wytłumaczyć czcigodny Herfeld Webel? zakpił i splunął pogardliwie. Imbecyl! Parsknął stary, do tej pory mordowaliśmy tylko nieprzyjaciół, nie naszych rodaków. Nieprzyjaciół, powiedziałeś, ryknął Porta, być może twoich nieprzyjaciół. Ja nie mam nieprzyjaciół prócz skurwy synów z SS. O nie, bynajmniej, nieprawdaż, ty głupi ośle, krzyknął z oburzeniem stary, wynurzając się z dziury, którą wykopał wraz ze mną i Stegem skierował swój pistolet maszynowy na portę, leżącego na półce skalnej powyżej nas i patrzącego na dół. Jesteś bardzo zapominalski, mój chłopcze. Gdybym ja mógł założyć sobie końskie okulary w taki sposób, trochę dopomogę twej pamięci. Czy pamiętasz enkawudzistów, których zmasakrowaliśmy w Bobrujsku? Czy pamiętasz ten czas, gdy ty, mały i legionista, podrzynaliście własnoręcznie w Kijowie gardła ludziom z oddziałów samobójczych? Czy zapomniałeś bośniaków lub kobiety z jednostki miotaczy ognia? Może powiesz mi nawet, że zapomniałeś partyzanta Borysa i jego bandę? Ale być może oni byli twymi przyjaciółmi! W takim razie masz bardzo dziwny sposób okazywania przyjaźni. Nie wspominając już o piechurach ze wzgórza 754 pod Monte Cassino, których wszystkich wysłaliśmy do piekła otaczami ognia i ładunkami wybuchowymi. A co powiesz o cywilach w kanale ściekowym w Kijowie? Załodze więzienia w Połtawie, wszyscy oni byli twymi przyjaciółmi, jak przypuszczam. Czy chcesz, bym kontynuował. Twarz starego była rozpalona do czerwoności. Boże, jak ty potrafisz gadać jednym ciągiem, zadrwił Porta. On powinien był zostać karawaniarzem w oddziałach szturmowych armii zbawienia. Zwracając się do Hajdego wskazał starego kciukiem. Zamknij twą brudną berlińską gębę, albo natychmiast cię zastrzelę! wrzasnął wyprowadzony z równowagi stary. Trzymał pistolet maszynowy przyciśnięty do biodra i wycelowany w portę. Milczenie. Przez trzy lata, porta Stege i ja byliśmy związani ze Starym, a to był pierwszy raz, gdy zagroził komuś, że go zastrzeli. Zaskoczeni patrzyliśmy na Starego, naszego Starego, naszego Williego Bajera. Oddychał ciężko, jakby się dławił, a potem zaczął mówić, jąkając się. Słowa wypowiadał niepewnie, jakby każde z nich musiało przedostawać się przez przeszkodę z drutem kolczastym na szczycie. Te typy z SS są mordercami, piekielnymi bestiami. Każdy z nich zasługuje na to wszystko, co jak mówicie, zrobicie z nimi. Jeśli ktokolwiek was rozumie, to tym kimś jestem ja. Chwycił się za szyję, usiadł na skraju wykopanej dziury. I spojrzał wysoko w stronę gór, skąd dolatywał nas śpiew esesmanów. — bo tak daleko, jak sięga brązowe wrzosowisko, wszystko to należy do mnie. Ale nie zwalcza się morderstwa morderstwem. Nie zapomnijcie o tym. Prawie niedosłyszalnie dodał Stary. Porta chciał coś powiedzieć, ale Stary gestem nakazał mu milczenie. Czy pamiętacie ten moment, gdy lojtnant Łowców Głów został zastrzelony w Lwowie? Stary popatrzył na nas kolejno swymi przenikliwymi, niebieskimi oczami i kontynuował. Czy pamiętacie? Powtórzył pytanie cztery czy pięć razy, nim otrzymał odpowiedź, ale pamiętaliśmy to tak dokładnie, jakby to było wczoraj. Lojtnant Żandarmerii został postrzelony w głowę i zabity. Wydarzyło się to na ulicy Pachlawi we Lwowie. Nastąpiła łapanka, w wyniku której sześćdziesiąt osób zostało spędzonych i zastrzelonych przed domem, przed którym lojtnanta dosięgło jego przeznaczenie. Wśród tych sześćdziesięciu było dziewiętnaścioro dzieci poniżej dwunastu lat. Wszystkie meble w tamtym domu zostały porąbane na kawałki. Kobieta z dzieckiem przy piersi została zatłuczona kolbami karabinowymi przez SS-manów. Zastanawiam się, czy osoba, która ubiła parszywego lejtnanta łowców głów, żałowała tego. Pośrednio była odpowiedzialna za śmierć tych wszystkich ludzi, kontynuował półgłosem stary. Zrzucił hełm z głowy ten potoczył się wzdłuż żlebu aż do ścieżki i dalej doliną jak wesoła piłka garstki piargu toczyły się za hełmem jakby grając z nim w berka czy pamiętacie dwóch esesmanów, których zakłuliście na śmierć w Stalino, kontynuował uporczywie stary, w odwecie zostało zmasakrowane całe miasteczko Brigadenhof, albo gdy znaleziono na szosie Blitzmeidel, tę te telefonistkę z lotnictwa, i uznano, że została zgwałcona przez cywilnych ruskich? W ciągu pięciu minut wywleczono z mieszkań trzydzieści kobiet i dzieci, by harowały w obozach pracy niewolniczej w wrzeszy. O tak. Pamiętaliśmy. Później dziewczyna z lotnictwa przyznała się, że w ogóle nie została zgwałcona. To była taka komedia. Wzruszyli ramionami, wsadzili ją do kicia na dziesięć dni za zrobienie pośmiewiska stajnej żandarmerii, a tymczasem we wsi dzieci umierały z głodu, a ich matki zacharowywały się na śmierć w Niemczech. Z zamkniętymi oczami stary opowiadał o jednym wypadku po drugim, podczas gdy z daleka słychać było porykiwanie esesmanów. Czerwoni huzarzy kłusują w dal, jakże szybko. Nie dogonisz ich nawet, najpiękniejsza dziewczynko. Porta zamrugał swymi świńskimi oczkami. Z tego westchnął. Hajdę splunął. Legionista nucił. Przyjdź teraz śmierci. Przyjdź tylko mały miał minę, jakby to wszystko w ogóle nie zrobiło na nim wrażenia. Jeśli urządzicie masakrę tych esesmanów tam na górze ostrzegł stary, powinniście mieć pełną świadomość. Nastąpi akcja odwetowa wobec ludności tego terenu oraz w więzieniach ciągnął dalej po chwili a wy będziecie winni wszystkich tych morderstw co do jednego każdy ich strzał będzie waszym gdy to się skończy będziecie największymi mordercami masowymi mordercami stary znów spojrzał na każdego z nas po kolei wzrok miał nieugięcie wlepiony w nasze oczy, a potem wyrzucił z siebie ostro jak serię karabinu maszynowego strzelajcie, jeśli się ośmielicie.